Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Jeśli jest czasem przemijania, czasem poświęcony umarłym, jeśli jest czasem wichrów, które rozpraszają to, co zebraliśmy w ciągu roku, czasami uwalniając nas, czasami powodując odczucie straty i tęsknoty. W kolejnych jesiennych odcinkach zajmiemy się więc magią związaną ze zmarłymi, a więc magią związaną z przodkami, tudzież nekromancją. Pokażę wam kilka mieszanin, które można użytkować właśnie w tego typu magii. Pokażę wam również, jak zajmować się kośćmi zwierzęcymi, a także opowiem nieco o tym, dlaczego możemy wykorzystać kości zwierzęce w magii. Kilku z was prosiło o to, żebym opowiedział o elementach zwierzęcych, więc będą to pierwsze odcinki tego typu. Ponieważ jesień jest również, jak wspomniałem, czasem wichrów, zajmiemy się także magią zapachów. Opowiem wam o kilku bardzo ciekawych, bardzo rzadkich kadzidłach, o których sądzę, że większość z was nie słyszała. Będą to kadzidła z całego świata. Ciekawe rośliny mocy, których również używam w mojej praktyce. Mam nadzieję, że zainspiruje was to do własnych poszukiwań. Tak więc oczekujcie naszych kolejnych jesiennych spotkań. Do następnego zaklęcia.